Dzień dobry, moi mili, witam was bardzo serdecznie. Pogramy sobie dzisiaj w XCOM-a, Enemy Unknown. Nowszą część starszej gry, ale zarazem już jest, pojawiła się od pewnego czasu już XCOM 2, w którym tam się plansze generują się jakoś proceduralnie. Ale zagramy sobie w tą poprzednią wersję, z racji tego, że najpierw chcę przejść poprzednią, a nie zaczynać od dwójki. Grałem kiedyś w tego XCOM-a takiego starego. Fajna gierka, ale prawda, że lata lecą i trochę się zrobiła toporna. Chociażby w uruchomieniu samym. Zagramy dzisiaj sobie, weźmiemy sobie jednego gracza. Będziemy się z ufolami nasuwać, zaraz zobaczycie. Dzisiejszy odcinek to będzie taki wstęp do fabuły. Zagramy sobie na razie, wiecie co. Nie wiem, czy ja jestem w stanie zagrać na trybie klasycznym, dlatego że dawno temu, już bardzo dawno nie grałem w XCOM-a, więc chyba wybiorę na razie zwykły, czyli na rozsądnym poziomie. A po prostu jakby było bardzo mega nudno, nie wiem, czy można zmienić. A jak nie będzie można zmienić, to sobie kiedyś tam przejdę na jakimś wyższym. Niemożliwy jest masakra jakiś w ogóle dla graczy lubiących cierpienie. Ja nie należę do graczy, którzy lubią cierpienie. Zagramy sobie na zwykłym. Co tu mamy? Uruchomić samouczek. Czy chcecie, żeby był samouczek? Będę wam tłumaczył. Szczerze mówiąc, nie jest tam jakoś dużo do ogarnięcia, więc jedziemy z koksem. Fabuła. To mi się podoba. I tak jest przesrane. Ale coś srutnęło tu w mieście. Zadziwiają mnie ci ludzie tu, nie? Ja nie wiem, czy bym chciał iść w kierunku tego. A zaraz w ogóle będzie moment, w którym Darwin, zobaczcie, Darwin płacze. Jeszcze to łapam do tego, nie? Imbecyl. Ja bym nie chciał podchodzić do czegoś takiego. Wolałbym się trochę dalej trzymać. Ło! Ale skrutnęło. Nie jest fajnie, nie? Pajęczynki, ludzie, widzicie. Unieruchomieni jakoś w ogóle, masakra. I tak się zaczyna XCOM. Dowódco, w obliczu niedawnej inwazji obcych, Rada Narodów zebrała się, by zatwierdzić rozpoczęcie projektu XCOM. Wybrano cię do kierowania tym przedsięwzięciem. Stanowicie naszą pierwszą i ostatnią linię obrony. Twoje działania znacząco wpłyną na przyszłość tej planety. Pamiętaj o tym w trakcie swojej pracy. Powodzenia, dowódco. No właśnie. Będzie się działo, kurna. Będzie się siedziało i siedziało. Na raz. Mam wybrać sobie położenie z bazy. Położenie bazy wiąże się z różnymi profitami. W Ameryce Północnej budowa oraz utrzymanie wszystkich statków powietrznych i ich broni kosztuje o 50% mniej. Pewnie NASA pomaga. W Europie budowa oraz utrzymanie laboratoriów i warsztatów kosztuje 50% mniej. Pewnie ten cały zderzacz halodronów i te sprawy. W Azji wszystkie projekty przeprowadzone w odlewnej szkole oficerskiej kosztują 50% mniej.
prawdopodobnie duża ilość ludzi, rąk do pracy. Co tu jeszcze mamy? Ameryka Południowa, mamy sposoby, autopsje i przesłuchania odbywają się natychmiast. Niech zgadnę, jakieś kartele biorą w tym udział i oni są dobrzy w torturowaniu. A w Afryce? Miesięczne dofinansowanie XCOM zwiększone o 30%. Nie wiem, to jest chyba jedyny kontynent, na którym nie wiem czemu tak jest. Nie wiem. Ale dobra, co byśmy sobie może wybrali? Budowa oraz utrzymanie laboratoriów, warsztatów kosztują. Będziemy sobie chyba Europę, wiecie? Postawimy w Europie tę bazę i zobaczymy, co się będzie działo. To pykamy i jedziemy. Tym razem udajemy się do Rosji. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Gra ogólnie dzieje się tak jakby w dwóch płaszczyznach. W jednej to jest zarządzanie bazą, rozwijanie jakichś dziedzin, techniki, zdobywanie lepszego sprzętu, a druga to jest loty do plansz, gdzie walczymy z alienami. No i zdobywamy ich technologię, broń, nie wiem, zabieramy ich ciała, łapiemy ich żywcem. Także teraz mamy co? Teraz lecimy sobie do Rosji, mamy zbadać miejsce uprowadzenia i znaleźć zagrożenie i zneutralizować wszystkich przeciwników. No to lecimy! Fajny mają ten sprzęt. Mógłbym takim do pracy latać. Uderzeniowy 1, tu centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Okej, to jest nasza drużynka. Gra jest ogólnie turowa, jeżeli chodzi o rozgrywkę na planszy i to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, bo bardzo lubię gry, w których ma się więcej czasu na przemyślenie taktyki, a nie biegnięcie na pałę. Karabin szturmowy. Ten też karabin szturmowy. Widzę, że to jest taka drużyna... Niczym nie zachwycają oni. Informacje o jednostce. A można sobie podejrzeć. Zdrowie 6, wola 40, atak 65, obrona 0. Tu też można sobie oczywiście przełączać się między nimi. Ale najlepiej jest tabem. Powiem wam, że ja sobie tabem przeskakuję między nimi. I to jest wygodne. Można oczywiście lewym przyciskiem myszy też można ich zaznaczać. I wtedy to różnie z tym bywa. Ogólnie kwestia jest taka, że trzeba tu ustawiać ich tak, żeby nie byli na otwartej przestrzeni, bo jak zobaczą zombiaka, a będą gdzieś na środku nie wiem, jakoś wolnej przestrzeni, że nie będą mieli żadnej przeszkody, za którą mogą się schować, to bardzo możliwe, że umrą, zginą po prostu zastrzeleni, więc to tu taka tarcza oznacza, że trochę się za tym kryje. Zatem też się trochę kryje, a zobaczcie, tu jest całkowita zasłona. Czyli tu jest bezpieczniej niż na przykład schować się tu. Więc każemy mu tu pobiec. Prawym przyciskiem. Obce formy życia na Ziemi. O! Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń. Coś znalazło się w jego zasięgu widzenia, więc już dostaliśmy informację, tu jest. O, można sobie podejrzeć. Można sobie, jak się najedzie na to można zobaczyć. Te 45% oznacza szansę na trafienie. Im bliżej oni są i nie schowani za jakimiś przeszkodami, tym większa szansa jest na trawienie. I bardziej wyszkodzonych ma się żołnierzy tym też. Także co my zrobimy? No ogólnie tu można strzelić, można dać wartę. Warta to jest coś takiego, że jak one się ruszą i będą w zasięgu, to on zacznie do nich strzelać jako pierwszy. Można kucnąć i wtedy schować się, że niby żółwia zrobić nie ma mnie. Albo strzelić. Ale nie, najpierw sobie porozmieszczamy tych innych moich cudaków. Tu jest na sprincie. Wszystko co się znajduje poza tą niebieską linią, to jak pobiegnę tu, to już nie będę miał tak jakby możliwości zaatakowania. Bo gra dzieli się na ruch, który jest na przykład w tym zasięgu. I jeszcze można wykonać akcję w stylu przeładować, strzelić,
rzucić granatem albo pobiec tu aż do tej żółtej na sprincie i wtedy kończy się automatycznie akcję. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Nie chcę tu się chyba pojawić. Ale powiedzmy, że schowamy się tu. O! I on pobiegnie. I już więcej nie mogę się nim ruszyć. On już skończył turę, tak jakby. No, co my tu mamy? Ty jesteś tu, też na sprincie. Zastanawiam się, co z nimi zrobić. O, też widzisz ich, bardzo fajnie. A ciebie... A ty sobie po prostu walniesz tu na sprincie, będziesz nas z tej strony zabezpieczał. No tak, jeszcze dwóch. To już mamy łącznie czterech. Schowali się. Dobra, teraz spróbujemy trochę do nich postrzelać, co? Co my tu mamy? 45% na trafienie i 45% na trafienie. Okej, spróbuj. Masz. Poszło w powietrze. Dobra, spróbujmy tym. No spróbuj, no. Chyba będzie. Yeah. Nie będziesz kozaczyć. Ha! Nie będziesz kozaczyć. Zdaje się, że ich broń ulega zniszczeniu, gdy ginie jej użytkownik. Musimy dokładnie szukać kawałków, które moglibyśmy wykorzystać w naszych programach rozwojowych. Ale strzelał do mojego. I jeszcze mam zbierać ich broni w ogóle wszystko i najlepiej nie psuć ich za bardzo. O cholera, dostał. Właśnie, z tamtej strony jest widoczny. Co on robi? Jestem pod ostrzałem. A, nie trafił, ale wybuchnie samochód. Tu właśnie interakcja jest taka, że ten samochód w następnej turze albo za dwie tury. A tu jeszcze mamy kogoś. A ile mamy procent? 45. Dobra, spróbujmy zrobić małą dywersję i schowamy się tu. O. I strzelimy do tego. 48%, widzicie więcej, bo jestem bliżej. Ha, dobra, a przez to nasz komandos zszedł linii strzału, bo schował się za tą przeszkodą, a tu był tak trochę widoczny z tej strony. I jest całkiem nieźle. Ten ma trochę przekichane, powiem szczerze. 45%. Spróbujmy tamtego, bo możliwe, że ten zginie. Ja! Jak pięknie. Dobra. Co ty możesz zrobić? Tu na sprincie. Z temu włączymy wartę. Jak coś się pojawi w jego polu rażenia, to będzie strzelał. A ty sobie podejść tu. Schowaj się i dobra. Co tu się stanie? Ha! Ale srutnął. Dobra robota, uderzeniowy jeden. Za pozwoleniem, dowódco. Laboratoria są w stanie najwyższego pogotowia. Zespoły czekają na rozkazy. Możemy natychmiast rozpocząć badania nowych artefaktów. Aha, no dobra. Widzicie, operacja Cichy Topór. Sankt Petersburg, Rosja, 4:08 rano. Czterech zneutralizowaliśmy obcych. Doskonale, nikt nie poległ. Jest pięknie. Wracamy do bazy. Wracamy do bazy, to jest... zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest nasza baza. Centrum dowodzenia. Witaj w sztabie XCOM, dowódco. Witam, główny oficer Bradford. Mam w tym projekcie dwa zadania. Zapewniam wsparcie taktyczne dla naszych operacji polowych i informuję was o aktualnej sytuacji. Moje działania pozwolą wam skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. A propos, w koszarach pewien żołnierz czeka na awans. Zajmij się tym. Tak wygląda nasza baza. Ona jest pod ziemią. Jest podzielona... A, dobra. Najpierw
Dowódca najpierw... do laboratoriów badawczych. Dowódca do laboratoriów badawczych. No dobra, zaraz pójdę do tych laboratoriów. To są nasi żołnierze, którzy brali udział w akcji. Jeden został ranny. 5 dni będzie ze służby wykluczony. Misje, jak widzicie, po jednej misji mają. Zabitych. No, nieźle. 3 ma zabitych i jeden się sam zepsuł samochodem. Jak sama nazwa wskazuje, żołnierz wsparcia daje naszej drużynie niezbędną przewagę. Wszyscy wokół niego stają się lepsi. Ojej, jak fajnie, że wszyscy wokół niego stają się lepsi. Ogólnie jest tak, że na początku jest żółtodziób i nie wiadomo jakiej klasy żołnierzem on jest. Ale po pierwszej misji odblokowuje mu się tak jakby specjalizacja. Może być, żołnierzem wsparcia, snajperem, szturmowcem i jeszcze coś tam jest. I później wraz z zdobywaniem doświadczenia odblokowuje mu się perki. Dowódca do laboratoriów badawczych. Już, zaraz, dowódca zaraz. Do laboratoriów badawczych. Widzicie, punkty życia ma 4 z 6, bo był ranny, bazowe, plus 1 za pierwszy poziom levela, którego uzyskał. Teraz zobaczymy, co następny. Szturmowcy to nasi frontowcy. Pierwsi ruszają do boju i ostatni Szturmowiec. Schodzą z pola walki. Szturmowcy są fajni, bo potrafią... tak jakby mają zdolność, że mogą w turze dwa... Jezu, jak oni mnie wkurzają tam, zaraz ich opieprzę. Mają możliwość ruszania się dwa razy, można gdzieś podbiec i jeszcze z bliska strzelić komuś z shotguna, to jest przydatna rzecz. Grenadier to ważny członek drużyny. A, grenadier. Posiada wyrzutnię rakiet i jest naszym specjalistą od materiałów wybuchowych. Też może się przydać. Badawczych. Także mamy trzech żołnierz wsparcia, to są te ikonki i właśnie świadczą o tym, jakiej klasy postaci jest. Szturmowiec z szczachą, grenadier, pięść zaciśnięta, dobra. Zdobyte artefakty są wyładowywane, a zespół badawczy czeka na rozkazy. Zaczniemy na wasz znak, dowódco. Zobaczcie, takie rzeczy znaleźliśmy na miejscu. Dostępne nowe badania są, tak, bo to nie, tu są niżej. Niżej co udało nam się. 4 zwłoki, przy czym jeden był rozczłonkowany konkretnie. I 6 kawałków broni, bo te bronie się im rozpadają jak giną. I możemy pobadać trochę te pierdoły, więc idziemy. Gdzie to było? To tu chyba. O, jest. Witam, dowódco. Nazywam się dr Valen. Nadzoruję laboratoria badawcze. To tutaj odbywają się wszystkie badania i odkrycia XCOM. Rozpoczęliśmy już analizę artefaktów zdobytych podczas naszego pierwszego spotkania z obcymi. Na podstawie wstępnych ustaleń uważamy, że możemy je wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu dla naszych żołnierzy. Jeśli pozwolisz, od razu rozpoczniemy badania. Mamy możliwość rozpoczęcia nowego projektu badawczego. I tak, materiały obcych. Obcy używają materiałów, które są lżejsze, mocniejsze niż wszystko, co znamy. Po ich pobieżnym zbadaniu wpadliśmy na kilka pomysłów ulepszenia pancerzy naszych żołnierzy, ale musimy przeprowadzić dalsze badania. Okej. Okay. Fragment broni, te kawałki to wszystko, co zostało ze znalezionej przez nas potężnej broni obcych. Dalsze badania mogą posunąć naprzód nasze programy rozwoju broni i ksenobiologia. Musimy dokładnie poznać fizjologię obcych, aby opracować uzbrojenie. Ja bym zrobił tak, najpierw niech zrobią sekcję zwłok tych zombiaków, kurna, jak mi się z Seven Daysem pieprzy, z tych obcych alienów i żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, jakie mają słabe strony i mocne, więc na razie zrobimy ksenobiologię. Rozumiem, że nasi żołnierze muszą przede wszystkim troszczyć się o własne życie. Ale każdy obcy, którego potraktują ładunkami wybuchowymi, zmniejsza naszą szansę na zdobycie nowych artefaktów. No przecież sam się zepsuł. Ja mu nie kazałem strzelać do samochodu i stać przy nim, imbecylowi. Ksenobiologia, 8 dni potrwa. Więc w tym czasie, w ogóle to jest fajne, bo można sobie tu, widzicie, przybliżać i tak jakby zaglądać, co się dzieje. Można sobie tu, nie ma problemu, można sobie tu przejść właśnie i tu mamy, aha. Tak, w ogóle to tu też musimy przyjść. O, dowódco,
Od jakiegoś czasu spodziewam się tej wizyty. Witam w dziale technicznym. To tu konstruujemy wszystko, co wymarzą sobie w laboratoriach badawczych. A skoro o tym mowa, doktor Valen właśnie przysłała nam nowe plany. Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie produkcji. Czyli to, co wynajdą w laboratorium, to tutaj tworzą. Można sobie wyprodukować jakiś... widzicie, na razie mamy apteczkę. A tu mamy satelitę. Ja bym wyprodukował satelitę. Powiem wam dlaczego później. Dowódca do centrum kontroli. Dowódco, ale... nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. A, widzisz. Bo problem polega na tym, że w tej grze te alieniki sobie latają i straszą ludzi. Dobra, wyjdziemy stąd. Dowódca do centrum kontroli. Dowódca do centrum kontroli. Zara. I ogólnie świat jest podzielony na kontynenty, no to wiadomo, nie? Ale nad każdym kontynentem można umieścić satelitę, która tak jakby sprawdza, czy nie ma tam obcy. I tam, gdzie się nie ma takiej satelity, to nie wiemy, że obcy coś kombinują i panika jest. Zaraz pewnie gra nam powie o tym, więc przejdziemy tu. O, nie mogę. Centrum kontroli? Co tu chcą? Okej. Okay. Na razie jeszcze nic nam nie powiedzieli. A to dziwne, bo... no właśnie, tu jest widoczne właśnie, jest satelitka. Jak się w ogóle to prze... jakoś to się kurna odkręcało. Zaraz. No ale ogólnie tu jest na przykład satelita, oznacza, że ten rejon jest sprawdzany. Można przeskanować w poszukiwaniu aktywności obcych, tak zrobimy. Przy okazji czas leci. Zobaczcie, że... o! Mamy jakieś miejsce uprowadzeń. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Ogólnie jest tak. Świat jest podzielony na kontynenty. Jak w trzech miejscach na świecie gdzieś dzieją się jakieś uprowadzenia i polecimy tylko w jedno, to w tych dwóch pozostałych rośnie panika. Jak panika dojdzie do końca skali tam tego danego rejonu, to ten dany kraj przestaje nas wspierać i mamy przerąbane, więc tu trzeba po prostu wyważać tak, żeby wszystkim pomagać albo wybierać mniejsze zło. Dobra, co my mamy? Poziom trudności średni, naukowców 4 byśmy dostali za tą misję. Za tą 200, co to jest? WSA średni. A tu jest poziom niski. Technicy. Co my sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie USA i poziom średni. Zobaczymy, jak czy damy radę i przetrwamy. Teraz przechodzimy do okienka wyboru żołnierzy. Aha. Szeregowiec. Dobra, mamy tak. Mamy szturmowca, grenadiera. Jeden jest na urlopie, bo przecież dostał nieźle w pierdziel. Dobra, lecimy nimi. Później można im dawać lepszą broń, lepsze uzbrojenie, dobierać więcej ich. Na razie możemy 4 mieć, a później można mieć 6 w ekipie. Lądownik dotarł na miejsce. Okej, okay. No to zaczynamy atak. Powiedzcie mi, przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. Gra. No chciałbym przejść fabułę. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Także bym sobie robił powolutku misję. No dobra, rozpocznijmy. Zbadać miejsce i zneutralizować obcych. Okej. Okay. Jesteś w Ameryce. Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Okej, okay, dobra ludzie. Trzeba zrobić tak. Trzeba się ogarnąć, który to jest który. Ten jest szturmowiec. To jest grenadier. Ten jest właśnie... o, ten jest strzelanie w biegu. On może pobiec gdzieś... na czymś takim może pobiec i strzelić do kogoś.
Dobra, ale zrobimy tak. Na razie sobie... Jakby to ogarnąć? Dobra, powiedzmy, że tego postawimy tu. Zero litości! O cholera, ale żem się wpierdaczył. Niedobrze, mamy tutaj dwóch ufoków. Szturmowca postawimy tu. O, ma wgląd na nich. Stąd nie strzelimy do niego. Czy ja tu mogę coś wykombinować? Dobra, powiedzmy, że nas... Aha, on tu może do mnie strzelić, wrednie. W ogóle to kuje, można sobie tą mapkę przestawiać. Niech pobiegnie tu. A to jest... Ona jeszcze nie wie, kim jest. Dobra. Tu jest... Ja bym zrobił to tak. Trochę na hardcora. Ten spróbuje strzelić. 18% tylko ma na tego. No nie jest dobre rozwiązanie. Wiecie co? Zrobimy tak. Dobra. Zrobimy wartę i tyle. Na warcie. To by się przydało, kurna, faktycznie. Ich trochę tak przykruszyć. Ale nie będę tu ryzykował. Dobra, niech ten na razie tu stoi na walcie. Zobaczymy, co zrobią. Jak się któryś ruszy, to tamten... Oni się łączą jakąś taką więzią i ten ma większe obrażenia wtedy i w ogóle więcej życia. Patrzcie, będzie strzelał. Okej. O cholera. Chyba widzę wroga. O, ten zobaczył kogoś. No niestety, skrzynka uratowała życie Ufolcowi. Dobra, zrobimy tak. Ten może podejść tu. Ta może podejść tu. I sieknij. Pięknie. Mamy jednego mniej. Ten ma w ogóle jakąś możliwość. 18% jeden i drugi. To z dupy to totalnie, że tak powiem brzydko. Zbliżam się do wroga. Zrobimy mały myk, bo ogólnie opcja jest taka, że jak ten łączy się z tym, to jak się zabije tego, to ten też ginie. To jest dobra rada dla was. Więc spróbujmy zrobić tak. To będzie hardcore. Będzie czysty hardcore. To teraz co zrobię? Już nie będziesz go dać. I ten też już nie będzie żył. Dobra. Problem polega na tym, że trochę stoimy na linii strzału. Ale może grenadier coś wymyśli. Ile masz? Dobra, spróbuj go zastrzelić. No spróbuj. Pięknie. Pięknie. Myśmy uratowali temu dupsko. Dobra, to widzę, że możemy ruszać dalej. Możemy sobie ruszyć dalej. Nie wiem jeszcze, gdzie dokładnie się ustawić, ale biegniemy. Teraz ich tura. Nic nie było widać, nic nie było słychać, więc prawdopodobnie nie mam się gdzie schować za bardzo. Tu już na sprincie. Za samochodem to tak średnio chcę. Dobra, spróbujmy trochę podejść. Nic nie widać. Podbiegnij tu. Podejrzanie jest cichutko, nie? Zero litości! O! Jest dwóch kolejnych.
schowali się za samochodem. Będą do nas strzelać? Pewnie będą, kurna. Na sprincie można tu podbiec. Myślę, że trzeba się nakruszyć trochę, bo nic nie zobaczę. Okej. I teraz oni. Co oni tu wymyślą? Jeden się schował. Nie, coś będzie robił. Będzie pewnie z tym się łączył. A. Czyli trzeba by tego ubić. Byłoby fajnie. Nie wiem, czy oni więcej ruchu wtedy mają. Ale ogólnie jakieś tam zdolności... Dobra, ogólnie ich zdolności jakoś rosną. Ten nie widzi. Jakbyś tu przeszedł, to jak go widzisz? 38. Spróbuj, no. Jak pięknie. Oberwał. A tu jest, on jest na swojej linii strzału? 47%. Czy ja mógłbym się podcisnąć bliżej, żeby mieć lepsze pole? Czy ja mam wtedy więcej? 47. Ale dał radę. Zadanie wykonane. Jest nieźle. Jednak grenadier to grenadier. Pocisnął. Dobra. Zwijamy się stąd z Baltimore. Wracamy do bazy. Kolejnych 6 folii mamy na liczniku. To już 10 łącznie. Zobaczymy, co udało nam się znaleźć. Jak to wygląda? Wzorowa robota. Miejmy nadzieję, że wszystkie operacje pójdą równie gładko. Nie wiem. Mamy snajpera i mamy kolejnego szturmowca. Nasi snajperzy specjalizują się w zadawaniu poważnych uszkodzeń z dużej odległości, ale bez odpowiedniego szkolenia są bardzo słabi w walce bezpośredniej. Snajperzy są zarąbiści w tej grze. Dowódca do pokoju sytuacyjnego. No i mamy szturmowca kolejnego. Jest dobrze, bo przynajmniej wiemy, kto to jest. Zdobyte artefakty. 6 zwłok sektoida i 12 kawałków broni. O. Operacja Gorący Cierń. Wiadomość rady. Drużyna X-Com wysłana do USA uniemożliwiła obcym porwanie w Baltimore. Władze kraju USA dziękują ci za pomoc i mają nadzieję, że te nagrody przydadzą się projektowi X-Com. 200 dostaliśmy, ale zobaczcie, co się stało. Azja zwiększyła się panika i Europa zwiększyła się panika. Polecieliśmy dowódca do Ameryki. Do pokoju sytuacyjnego. Będziemy w kontakcie, dowódco. Więc mamy przerąbane. Teraz idziemy do pokoju sytuacyjnego. Chyba tu coś opowiedzą nam. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. No, także tak wygląda to. Było porwanie w USA, w Europie i tam w Azji chyba. I zobaczcie, co się stało. Tu zostało na poziomie, bo żeśmy opanowali to, a tu wzrosło. Satelitki robią... co robią satelitki? Powiększenie naszej sieci satelitarnej ma kluczowe znaczenie dla przechwytywania statków obcych i otrzymywania wsparcia od krajów członkowskich rady. Wysyłaj satelity, aby otrzymać comiesięczne dotacje od krajów członkowskich rady. Tak, czyli tam, gdzie mamy satelity, tam dostajemy kasę za to, za to, że mamy satelity. Więc przydałoby rozumiem. Się... Rozumiem. Będziemy śledzić ten kontakt. Ale nie wydaje mi się, by miał jakiś związek z aktywnością UFO. Tu 150 miesięcznie. Rosję trzeba by było. Dwie trzecie państw w Europie. Dobra, a w USA co tam? 180? To weźmiemy sobie na razie to. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Będę musiał ogólnie... Brak nowych meldunków, tablice czyste. Będę musiał ogólnie wybudować, rozbudować tą bazę. Gdzie to się robiło? W dziale technicznym chyba. Buduj instalację. Wciąż mamy trochę miejsca na rozbudowę, ale jeśli naprawdę chcemy powiększyć naszą placówkę, musimy zacząć kopać pod bazą. Niestety im głębiej zejdziemy, tym będzie to kosztowniejsze. Także tak, tu jest przekaźnik satelitarny. Myślę, że
Co nie mam? Masz za mało techników. Gdy sygnał monitorowany jest przez grupę techników, każdy przekaźnik. Transmisja z satelitów. Fuck, muszę mieć więcej techników. I tu jest mały problemik. Zatrudnij żołnierzy. Szkoła oficerska. Ogólnie techników się nie potrafię rozgryźć motywów, dostaje jakie kierują za misję. Badają nas? Dlaczego porywają przypadkowe osoby? Musi być w tym jakiś wzór, którego jeszcze nie odkryliśmy. No dobra. Ona się tu bada. Pójdziemy do, chyba do pokoju właśnie tego centrum kontroli i poszukamy, żeby nam te minął ten czas ksenobiologii. Dozór satelit. Dobra, coś się udało. Sugerujesz, że mamy narażać życie naszych żołnierzy, żeby złapać jednego z tych potworów żywego? Tak. Bez żywego okazu do badań, mój zespół nie odkryje już raczej niczego nowego. A niby jak mamy to zrobić? Przeprowadzona przeze mnie sekcja zwłok potwierdziła, że fizjologia obcych jest zbliżona do naszej. Skoncentrowany ładunek elektryczny wystrzelony z niewielkiej odległości powinien doprowadzić do paraliżu poprzez zakłócenie... Z niewielkiej odległości? A jeśli ten plan nie zadziała? Myślisz, że warto ryzykować? Tak. Nie znamy naszego wroga. Jak mamy powstrzymać coś, czego nie rozumiemy? Jeżeli złapiemy jedną z tych istot żywcem, może uda nam się porozumieć z nią. I przesłuchać ją. Dowiedzieć się, czego chcą. I skąd przybywają. Tak. Według mnie korzyści w pełni kompensują ryzyko. Mogę zbudować bezpieczną celę dla naszego jeńca, ale nie wiem, jak moglibyśmy się z nim komunikować. Spokojnie, zajmę się tym. W porządku, porozmawiam z dowódcą. Militarny dostępny nad Stanami Zjednoczonymi. Projekt badawczy ksenobiologia zakończony. Schwytaj żywego obcego. Super. Mogę zbudować cele dla obcych. No nieźle. Nowa instalacja, cele dla obcych. Dobra, a teraz mamy coś innego. Sekcja zwłok. Materiały obcych. Ja bym rozpoczął na razie to 8 dni, a sektoida też 8 dni. Kurna, dużo. Dobra, zaczniemy od sekcji zwłok sektoida. W oparciu o sekcję zwłok dostarczonego przez was obcego dokonaliśmy wielu ciekawych odkryć. Zespół badawczy określił tę wersję mianem sektoida ze względu na niezwykłą budowę organów wewnętrznych. Według nas jest ona wynikiem manipulacji genetycznej. Ponadto wiemy, że ten gatunek dysponuje czymś w rodzaju zdolności telepatycznych. No dobra, słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda tak. To nam się sekcja zwłok 8 dni będzie trwała. Będziemy musieli pobudować cele dla obcego, która zużywa moc. Moc mamy 25 z 37, więc 30. Trzeba będzie niedługo pewnie postawić jakiś generator. Jakieś zasilanie, bo inaczej nam padnie baza cała i w ogóle nie będzie zasilania i nic nie będzie działało. Ale to w następnym odcinku się tym zajmiemy. Dziękuję wam za uwagę. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał sobie serię z XCOM-a. Bardzo bym chciał, bo podoba mi się ta gierka. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej i co dowiemy się o tych obcych. Na pewno nie jeden smaczek jeszcze w tej grze czeka przed nami i nie jedno wyzwanie. Ale widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Napiszcie w komentarzu, czy mam nagrać z tego serię, czy nie mam nagrywać serii. I widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Na razie, hej!